na przedstawienie. Zobacz, jak się ruszam. Wow, jestem niesamowita. Tylko nie to znowu. Jest na to tylko jeden sposób. Wyglądam świetnie. Hej, kto zgasił światło? Ha, ten strój ci pasuje o wiele lepiej. Ściągnij to ze mnie. To nie jest śmieszne. Zrujnowałaś mój wielki moment. Chwileczkę. Hazel, musisz to zobaczyć. O co chodzi? Zobacz, jakie to fajne. Wow, wygląda jak choinka. To niesamowite. Nie, to świąteczny cud. Uwielbiam to. Kocham cię, leleczko. Muszę iść. Pa, mamusiu. Wygląda na to, że zostałyśmy same. Nic nie szkodzi. I tak będziemy się dobrze bawić. Jej! Jak szybko możemy się kręcić. Szybciej, szybciej. A? Gdzie się podziała lalka? Ach, jest na choince. Ups, niedobrze. Hej, jesteś dzieckiem, a nie ozdobą choinkową. Nie próbuj tego więcej. Chwileczkę. To daje mi pewien pomysł. Do dzieła. Po pierwsze będę potrzebowała drucianego wieszaka na ubrania. Przetnego w tym miejscu, a następnie go otworzę. Będę musiała go zgiąć. Wygląda dobrze. Teraz zegnę drugą stronę. Ustawię je pod kątem. Teraz nałożę na nie czerwone spodnie. Nasunę je po sam koniec. Następnie będę potrzebowała sporo waty. Wypełnię nią wnętrze spodni. Upewnię się, że są dobrze wypchane. Właśnie tak. Teraz będę potrzebowała czarnych skarpet. Założę je na nogawki spodni. Wow, wygląda świetnie. Skarbie, wróciłam już. Hazel, co to? O nie, Mikołaj utknął w choince. Pomogę mu. Dzięki temu na pewno trafię na listę grzecznych dzieci. Jak do tego doszło? W porządku, Mikołaju? Ha, mama dała się nabrać. Muszę ciągnąć mocno. To musiało boleć. Co? To nie jest święty Mikołaj. Hazel, powinnam była się domyślić. To tylko spodnie dresowe. Zabawne, co? Nie rób tego więcej. Naprawdę się martwiłam. Biedny Mikołaj. Wow, spójrz na to. Nie jestem pewna. Jest dość kosztowna, a my nie mamy dużo pieniędzy. No tak, zapomniałam o tym. To co teraz zrobimy? To takie niesprawiedliwe. Chwileczkę, spójrz na to. To tylko kosz na pranie. Tak ci się tylko zdaje. Mam zamiar poddać go metamorfozie. Będę potrzebowała mojego pistoletu do klejenia. Dodam małą kropelkę kleju na podstawie. Następnie przykleję do niego drewniany patyk. Upewnię się, że stoi prosto. Teraz ułożę więcej patyków wokół krawędzi. Gdy to zrobię, zwieńczę je gwiazdą. Już wygląda świątecznie, ale jeszcze nie skończyłam. Nałożę więcej kleju wokół boku. Następnie dokleję tu świąteczne ozdoby. To nada trochę blasku. Owinę łańcuch dookoła, zakrywając nim cały koszyk. Teraz mogę zacząć wieszać bombki. To będzie wyglądać świetnie. Tyle powinno wystarczyć. Zobacz, nasza nowa choinka. Niezła, co? Wow, sama to zrobiłaś? Jestem z niej bardzo zadowolona. I jest nawet lepsza niż wszystko, co wcześniej oglądałyśmy. Będzie wyglądać niesamowicie w naszym pokoju. Idealnie! A co z praniem? Nie możemy go tu tak zostawić. Z czym? Ach tak, nie przejmuj się nim. Ach, może być. Po prostu podziwiaj nasze piękne drzewko. A teraz gwiazda. Uwielbiam dekorować choinkę. To świetna zabawa. W tym miejscu powieszę bombkę. Ha? Co to jest? Wygląda to interesująco. Czekaj, dlaczego jest zamknięte? Okej, to dziwne. Musimy znaleźć klucz. Możemy skorzystać z tego zupełnie przypadkowo umieszczonego skanera. To nam pomoże. Wow, spójrz na to. Wskazuje na choinkę. Oznacza to, że klucz jest w środku. To jak świąteczne poszukiwanie skarbów. Do dzieła. Jak dotąd nic, ale nie poddam się. On gdzieś tu musi być. Czekaj, mam coś. Bombka. Sprawdźmy ją. Interesujące. Otworzę ją. Spójrz, to klucz. Mamy to. Żebyś wiedziała. Na co czekamy? Otwórz zamek. Klucz pasuje. Ciekawe, co tam jest. To musi być coś dobrego. Czy ty też to widzisz? Co? Kolejna strzałka? Wow! Nie wierzę! Jesteśmy bogate! To najlepszy dzień w moim życiu! Juhu! To już ostatni. Wszystko gotowe. Mikołaj tu był! Mikołaj? Ale super! Prezenty! Wow! Moje plecy! Moja pupa! Co to ma być? Czemu wszędzie są kubeczki z Fantą? Wesołych świąt! Haha, bardzo śmieszne. Posprzątasz ten bałagan.
Dzięki, Mikołaju! Uśmiech! Niesamowite! On tu naprawdę jest! Nie wierzę! O rany! Cześć, Mikołaju! Ale się cieszę! Mam nadzieję, że byłyście grzeczne! To moje! Nie, to moje! Oddawaj! Puszczaj! Mikołaj dał to mi! Mikołajowi kręci się w głowie! Uśmiech, Mikołaju! Mikołaj musi zrobić zmiany na liście! Chwila! Też chcę być na zdjęciu! Powiedzcie ho, ho, ho! Nie mogę się już doczekać! Będzie super! O tak, będzie super! Dla mnie! Weźcie barwnik spożywczy. Zieleń pasuje do świąt. Teraz zdejmijcie nakrętkę i nabierzcie trochę farby strzykawką. Weźcie mentosa i wstrzyknijcie w niego barwnik. A teraz wystarczy włożyć go z powrotem do opakowania. Czas na zabawę! O, hej! Chcesz cukierka? Tak, uwielbiam je! Dzięki! Miętowy! Dziękuję! Hej, Mikołaju! Miło cię widzieć! Spójrzcie w aparat i uśmiech! To będzie śliczne zdjęcie! Proszę, miska pełna mandarynek. Wezmę sobie jedną. Dlaczego mandarynki zniknęły? Co tu się wydarzyło w nocy? Kamera wszystko zarejestrowała. Muszę wiedzieć. Ciekawe, co to było. Jest pewien sposób. Uch, czy to wyszło z mojej lodówki? Moje mandarynki! Już wiem. Ten stwór musi dostać nauczkę. Obierzcie ząbki czosnku i pomalujcie je na pomarańczowo, żeby były apetyczne. A teraz pozostaje włożyć je do mandarynki. Wyjmijcie kilka cząstek i zastąpcie je czosnkiem. A teraz nałóżcie skórkę z powrotem. Będzie niespodzianka. Ciekawe, czy mu zasmakuje taka mandarynka? Węże coś smacznego. Czuję pyszną kolację. Och, to się nie nada. Soczyste i pyszne mandarynki. Więcej, więcej. Została jedna, ale sobie zjem. Och, to smakuje okropnie. Fuj, obrzydliwe. Udało się! Nie ma lepszego prezentu na święta! Ło, zobacz, prezenty! Co to może być? Otwórzmy je i sprawdźmy. Czekaj, ten jest dla mnie! Nie, dla mnie! Zabieraj łapy! Dziewczyny, przestańcie! Jeszcze nie ma świąt! Ale mamo! Dobrze, zaczekamy! To twoja wina! Prawie udało mi się sprawdzić, co tam jest! Może poczekam, aż wszyscy zasną i wtedy podejrzę prezenty. Wow, nieźle chrapię. Ale jestem senna. Nie, nie, nie śpi. Prezenty, skup się. Potrzebuję więcej kawy. Nie mogę zasnąć. To chyba zadziała. Jednak nie. Ha, wiedziałam, że pierwsza zaśnie. Słodkich snów. Czas zrobić jej mały prezent, ale będzie jazda. Wygląda prawie jak śnieg. Ha, ha, zasłużyła na to. Nie śpię, nie śpię. Co jest? Moje stopy. I czemu czuję śmietanę? Ha, ha, wyglądasz żałośnie. Na, 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 na. Zepsułaś mi święta. Wylosuj, czyim będziesz Mikołajem. Oby to był ktoś fajny. Twoja kolej. Muszę? Super. To musiała być ona. Co za emocje? Wow, ale fuks. Mam pomysł. Potrzebny będzie mi tylko balon i mleko. Wypełnię balon mlekiem. Tylko ostrożnie. A teraz włożę go do pudełka. Zaczepię górną część o krawędź pudełka i użyję pokrywy, aby utrzymać balon w miejscu. A teraz włożę to do większego pudełka. Dzięki wstążce prezent będzie śliczny. Na pewno jej się spodoba. Och, wygląda super. Pa, mamusiu!
Wow, spójrz na ten wielki prezent. Cały dla mnie. Dzięki, sekretny Mikołaju. O, kolejne pudełko. Okej, i jeszcze jedno. Haha, wrobiłam cię. Podobało się? Nie, dlaczego ktoś mi to zrobił? Udało się! Ty, nieźle. Jestem pod wrażeniem. Powinnam zostać szefem kuchni. Nadaje się. Nareszcie. Teraz trochę pomieszam. Idealnie. Co to było? O, mój telefon. Halo? Aha. Okej. Wow. Co to za zapach? Niezłe, ale przyda się kilka dodatkowych składników. To się nada. Uwaga, wraca. Tak, brzmi świetnie. Na razie. Chyba już gotowe. Teraz do foremki. Idealnie. Wystarczy włożyć patyczki i poczekać, aż wystygnie. Prezentują się apetycznie. I już. To było ciężkie. Jestem zmęczona. Zasługuję na odpoczynek. Ho, ho, ho! Och, co za piękna choinka! Te prezenty pięknie się tu wpasują. Czas na następny dom, ale zgłodniałem. Chwileczkę, a co to za piękny zapach? Przypomina mi kuchnię pani Mikołajowej. Mmm, lizaczki! Uwielbiam lizaczki! Moment, wezmę trochę na później. Tyle wystarczy. Są całkiem dobre. Ciekawy smak. Ostre, ostre, ostre! Spadam stąd i nigdy nie wrócę! Słyszałaś coś? Mikołaj tu był! Wow! Czas na kolejny eksperyment. Użyję trochę barwnika spożywczego. Ale nie za dużo. I już. Teraz muszę to dostarczyć. O, kartka świąteczna. Ale te światełka są poplątane. Ciekawe, kto ją przysłał. No i kto? Nie jestem pewna, czy ta kartka niesie dobre wieści. Będzie dobrze. Co złego może się stać? Poczekaj. Proszę, załóż to. Serio? To raczej nie mój kolor. O, nawet pasuje. Teraz jesteś gotowa. Idziemy. Co za emocje? Powodzenia! Co mamy z tym zrobić? Już wiem! Położyć na talerz. Który talerz? Ten? A ta butelka stanie na żółtym. I sprawdzamy. Miałam rację. O, dla mnie? Ale urocze. Ja też chcę misia. Położę tę butelkę tu, a tę tutaj. No dalej. Było tak blisko. Ostrożnie. Mam alergię. To łaskocze. Sprawdź drugą butelkę. Okej, zaczynam. To niebieski? Nie! Przynajmniej było zabawnie. Hej, mogę? Okej, moja kolej. Tak, trafiłam! Wow, jestem ekstra! Wow, dzięki Mikołaju! Telefon? Proszę, wesołych świąt! Dzięki! Matthew, chodź tutaj. I ty też, Tina. W porządku, jestem Lily, a oto dwójka moich niepozornych znajomych. Ten po mojej prawej to Matthew, po prostu zwykły chłopak, który jest chyba trochę zdezorientowany tym, co się dzieje. A po mojej lewej mamy Tinę. Ona chyba nadąża nieco bardziej. No dobrze, możemy zaczynać. Czas na wielką przemianę pokoju. O, mamo! Ekstra! O tak! Wii! Okej, teraz popatrzcie uważnie. Oto nagroda. Ta-dam! Pełna walizka gotówki. Och, wow!
Czy jesteście gotowi, żeby zacząć wyzwanie? Mam tutaj trzy tajemnicze pudełka. Tina i Matthew, proszę wybierzcie sobie po jednym. Ja chcę to! Tak, mam! Nie wierzę, dostałem prawdziwą kartę kredytową! Matthew będzie miał dużo kasy, a Tina? Och, przykro mi. W grach czasami tak bywa. A co jest w ostatnim pudełku? O rany, masa gotówki. Okej, moi drodzy. Czas wydać tę forsę. Ojejku! Założę się, że dzięki tej forsie będę mógł wiele zrobić. Wow! Sztabki złota? Czemu nie? Ach, ale ciężkie. Spoko, utrzymam. Widziałaś moje złoto, Tina? Jest ekstra. Na pewno będzie pasować do mojego pokoju. A teraz bierzemy się do roboty. Uff, ale gorące. Właśnie tak. Złoto ma się rozpuścić. Sprawdza się doskonale. Uff, trochę się zgrzałem. Tyle powinno wystarczyć. Chcecie to zobaczyć? Do mojego złota będę dodawał brokat. Błyskotek nigdy za wiele. A teraz wymieszam wszystko za pomocą patyczka. Wałku, jesteś gotowy? Bo czas cię pobrudzić. O tak, wygląda ekstra. Spójrzcie na to złoto. Okej, wałek jest pokryty farbą. Chyba jestem gotowy. Pomalujmy ścianę i sprawdźmy efekt. Muszę zrobić to dokładnie, żeby nie było prześwitu. Ha, ha, idzie lepiej niż myślałem. No dobrze. Zobaczmy, które z tych rzeczy mogę wykorzystać. Wezmę te farbki. Teraz muszę się tylko stąd wymknąć. Ups. Co ty wyprawiasz? Dzień dobry panu. To nie to, co pan myśli. Musisz za nie zapłacić albo je oddać. Będę miał na ciebie oko. Matthew, twoje ściany wyglądają świetnie. Niesamowite. Odsuń się, Tina. Masz być po swojej stronie taśmy. Racja, ale przynajmniej kupiłam te farbki. Okej, zacznę od fioletowego. Niech zadziała grawitacja. Wow, zobaczcie, jak równo spływa. A teraz kolejny etap. Posmaruję farbą dłonie. Muszą być nią dokładnie pokryte. Czas zrobić na ścianie kolorowe odciski dłoni. Piąteczka, Matthew, tylko żartuję. No dobrze, czas, żebym oceniła wasze ściany. Wow, i tu jest całkiem nieźle. Serio, przejdźmy teraz do łóżek. Ale ja już wydałam prawie wszystko na farby. Tak, poproszę o dostawę na miejsce. Witam, oto półka, którą pan zamówił. Dzięki, fajny masz strój. Tak, chyba by mi się taki przydał. Hop! Moje rzeczy! Uciekam stąd! Jeszcze tylko zapnę klamrę. Idealnie, jestem gotowy. Muszę położyć półkę poziomo na podłodze. Właśnie tak, a teraz przyniosę resztę. Hej, kolego, postaw to tutaj. Mam materac, który pan zamawiał. Hej, to znowu ty! Nie! Tylko nie zabieraj mi ubrania! O, mój materac! Dobra, wystarczy, że położę go na półkach, a potem pościelę łóżko. Najlepsze jest to, że mam mnóstwo miejsca do przechowywania. O, podoba mi się ta błyszcząca poduszka. No i całe łóżko. A tobie jak idzie, Tina? Muszę w końcu zacząć. O, znalazłam materac! Jest mój! Pierwszy go zobaczyłem! Puszczaj! Oddawaj! Trzymaj się, Fred! Miłego dnia! Jestem z powrotem! Nic się tu nie zmieniło! Lepiej zacznę wszystko układać! Muszę ustawić obok siebie kartony! I już! Mam podstawę! I to darmową! A teraz czas na materac! Pasuje idealnie! Mam też czerwony kocyk! Dodam jeszcze kolorowe poduszki, które będą ładnie kontrastować! Wow! Oboje dobrze się spisaliście. Wasze pokoje zaczynają nabierać kształtu. O, Matthew chyba przysnął w trakcie pracy. Naprawię to. Nie śpię, nie śpię! Tina, bardzo mi się podoba twój schemat kolorystyczny. O, matko, na twoim łóżku leży jakiś facet. Teraz kolejna część dekorowania pokoi. Czy wy też lubicie, jak wózki kręcą się tak w kółko? Teraz będziemy szykować stoliki, a wy musicie wykorzystać te materiały. O, na pewno coś stworzę z tych plastikowych butelek. Proszę zbliżyć kartę. Okej, mam już fajny stolik. Postawię go przy łóżku. Każdy przecież potrzebuje szafki nocnej. Matthew, mieliście korzystać z rzeczy z wózka. Chwila, że co? Ale to jest opona. Nie chcę jej. Przykro mi, takie są zasady. Musisz wykorzystać oponę. Cóż, dobra, niech będzie. Ale nikt nie mówił, że musi wyglądać jak opona. Ten materiał zrobi wielką różnicę. I gotowe. Teraz nawet nie widać, że to opona. Ale to jeszcze nie koniec. Muszę ją przewrócić na drugą stronę.
Mam tu złote nóżki, które będą idealnie pasować. Będę potrzebował narzędzi i śrubek, ale podejmuję wyzwanie. Wchodzą jak w masło. I gotowe! Można postawić! Tadam! Kto by pomyślał, że to kiedyś była opona? Dobra robota, Matthew, ale nie rozpraszaj mnie. Do dzieła! To już ostatnia butelka. Teraz trzeba skleić je dookoła taśmą. Muszą trzymać się na miejscu. Dodam jeszcze kawałek taśmy po drugiej stronie. I gotowe! A teraz do butelek przymocuję blat. Ale nie zostanie tak, bo obrócę go do góry nogami i dodam drugi. A teraz oczywiście znów skleję wszystko taśmą. Wszystko jest ładnie i porządnie przymocowane. Ale taśma tutaj nie wystarczy. Potrzebuję gorącego kleju. Ale nie zwykłego, tylko kolorowego. A dokładniej czerwonego. Och, spójrzcie na to śliczne serduszko. Ale i tak posłuży ono jako klej. Teraz na wierzch położę piankę. A na koniec dodam żółty materiał. Och, wow! Jestem zachwycona efektem. Okej, obejrzyjmy te dwa stoliki. Oboje spisaliście się na medal. Wow! Uwielbiam lampy i oczywiście żarówki. Proszę bardzo, każdy z was dostanie jedną w ramach prezentu. Czas, żeby was oświeciło. Hej, solenizantko, będę potrzebował tych zabawek, ale nie martw się, nie zostawię cię z pustymi rękami. 10 000? Wow! Mam moje zabawki. Zacznę od samochodziku. Oczywiście pomaluję go na złoto. Każdy element. Od drzwi po zderzaki. Mam tutaj nóżkę od lampki, do której przykleję samochodzik. A teraz czas na złotą armię. Kurczę, ta lampa naprawdę mi się podoba. Na koniec wystarczy nałożyć abażur. Tak jest! To się nazywa ekskluzywna lampka. Wiedziałem, że uda mi się ją stworzyć. Zobaczcie, co znalazłam. To stara skórzana walizka. Super, co? W dodatku w środku jest mnóstwo rzeczy. Stworzę z nich świetną lampkę. Będę potrzebowała bardzo długiej śruby, bo musi przejść przez obie części. Trzyma się mocno. Teraz wykorzystam oprawkę do żarówki z kablem. Przełożyłam kabel przez wszystkie dziury w drewnie. Można już ją postawić i wygląda super. Jesteś gotowa, żarówko? Tylko cię wkręcę i... Fantastycznie! Świecisz bardzo jasno! Niesamowite! Oboje pięknie rozświetliliście swoje pokoje! Wow! Te złote żołnierzyki naprawdę robią wrażenie! Tina! Co za nowoczesny i minimalistyczny design! Brawo! W porządku! Lampki są gotowe! A teraz, czego jeszcze brakuje w waszych pokojach? Dzwonię po wsparcie! To ciasto wygląda pysznie. He, kto do mnie dzwoni? Hej, jesteś tam? Mam dla ciebie robotę. No dobra, na pewno zrobi to jak należy. Ile kasy mi zostało? Tylko $1? Ech, może powiesiłabym coś na ścianie. Proszę, Tino, w twoim pokoju i tak jest mnóstwo śmieci. Hej, Matthew, nie bądź wredny. Wiesz co? W sumie to skorzystam. Zacznę od przecięcia słomki, a na końcówki nałożę gorący klej. Chcę połączyć je pod kątem. Widzicie? Zrobiłam z nich sześciokątny wzór. Wezmę klamerki i powieszę zdjęcia przyjaciół. Śliczna dekoracja. Zawisną na ścianie, żeby zawsze mnie rozweselali. Chyba każdy lubi przywoływać miłe wspomnienia, prawda? Zobaczmy. Powiedział, że chce coś wyjątkowego. To wygląda wyjątkowo. Chodźcie, kwiatuszki. O matko, to jest przyklejone do podłogi, czy co? Potrzebuję czegoś łatwiejszego do zdobycia. Hej, ten staruszek będzie spoko. Idziemy, dziadku. Tadam! Mam dla ciebie rzadkie arcydzieło, tak jak chciałeś. O, hej, fajnie, podoba mi się. Proszę, jak obiecywałem. Zobaczmy, czy to dobre miejsce dla mojego nowego ziomka? Nie. O, a może na stoliku? Uff, na pewno nie. Gdzie ja mam to położyć? Momencik. Pudełko z zabawkami! To jest rozwiązanie! Muszę tylko wyrzucić ten głupi portret. Następnie pomaluję ramkę. A teraz czas na dinozaury. Ura! Czekaj, muszę posmarować twoje nogi klejem. Wskakuj na kartonik razem z kolegami. To się nazywa wyjątkowe dzieło sztuki. Powieszę je obok pozostałych, które zrobiłem. Ach, ekstra! Co myślicie? Według mnie jest pięknie. Na pewno wygram tę kasę. Wow! Oboje daliście czadu. Matthew, Tina, czas sprawdzić, kto został zwycięzcą. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o walizce z gotówką. Oboje świetnie się wpisaliście, ale wygrywa Matthew. A, tak jest! Wiedziałem, że się uda. Ale nie martw się, Tino, dla ciebie też coś mam. Oto karta kredytowa bez limitu. Dostajesz ją na własność. Okej, tata dał nam nowy projekt.
Po kolei. Musimy zbudować dwa piętra. Jedno dla ciebie i jedno dla mnie. Chodź po drewno. Gotowa? Tylko delikatnie. Nie chcemy przyskrzynić sobie palców. Musimy pociąć to na kawałki. Mam już tu miarę. O, sprytnie. Odłożę to tutaj, a ty spokojnie wymierz. Gotowe. Do gry wkracza piła. Dajesz, Jared. Tnij, tnij, tnij. Dasz radę. Och, nie wiedziałem, że będzie tak ciężko. Uff, możemy układać. Ten kawałek drewna postawimy pionowo. O tak. Molly, wsuń tu na dole ten drugi. Wygląda to całkiem stabilnie. Ale ze śrubami będzie jeszcze lepiej. Śmiało, Jared. Okej, z takim sprzętem to bułka z masłem. Muszę pamiętać, żeby żadnej nie pominąć. Dzięki tym metalowym łącznikom rama się nie rozleci. Tak, Molly, to już ostatnia część naszego szkieletu. Skończ przekręcać śruby. Z przyjemnością. Świetnie się bawię z tą wkrętarką. Jest łatwiej niż z piłą. Okej, zajmijmy się teraz wspornikami. W budowlance solidności nigdy za wiele. Ja też dodam jeden tu na dole. Super! Można już kłaść sklejkę na górę. Chyba potrzebujemy więcej, żeby zakryć całość. Idealnie, ale jeszcze nie skończyliśmy ze śrubami. Musimy unieruchomić tę płytę. Nie wiem, co byśmy zrobili bez tych bezprzewodowych wkrętarek. Woo! Brawo dla mnie! Teraz zrobimy podobną ramę tu na górze. Z tą pójdzie łatwiej, bo mamy już doświadczenie. Jared, przynieś tutaj płytę z wyciętym oknem. O rany, ale uroczo! Molly, chodź no tu! Mamy więcej ścianek do przewiercenia. Trzymaj ją nieruchomo, a ja wbiję gwóźdź. Powinno się trzymać. Tak, można malować. Na różowo i zielono oczywiście. Masz tam gdzieś swój pędzel, Jared? Tak, już nawet zacząłem malować. Fajnie, że każde z nas będzie miało swoją przestrzeń. Wiem! I teraz nasze kolory na pewno się nie wymieszają. Jeszcze tylko trochę tutaj i zrobione. Ach, potrzymaj to, Molly. Muszę zrobić listę. Jaką listę? Co tam planujesz? Cegły? O, to mi podsunęło pewien pomysł. Pożycz tę karteczkę. Nie masz nic przeciwko. Okej, złożę karteczkę w ten sposób. Użyję zszywacza, żeby przypiąć ją do wałka. Zrobię to samo z jeszcze kilkoma. Teraz mogę zanurzyć je w farbie i brać się za malowanie. Jestem przekonana, że stworzy to super ciekawy wzór na ścianie. Och, patrzcie na tę teksturę! Wow, Molly, fajny pomysł! O rany, upaprałem się różową farbą! Na szczęście mam tu gąbkę, więc szybko się wytrę. Zaraz, gąbka! Więc też mogę zrobić wzór na ścianie. Zanurzę te strony w farbie i przycisnę ją w ten sposób do ściany. Tak, wygląda jak cegła! Tak jak chciałem! To jest ekstra i o wiele łatwiejsze niż zabawa z prawdziwymi cegłami. Jeszcze kilka i gotowe. Tak, wyszło odjazdowo. Wow, Jared. Czekaj, pominęliśmy coś z projektu. Widzisz, tata narysował schody prowadzące na górę. Schody, co? Wiem, co zrobimy. Co? Geniusz, chodź. O rany, te schodki i drabiny są wspaniałe. O, co jest w tym pokoju? Okej, nikt nie patrzy. Weźmy tę. Nie możemy jej tak po prostu wziąć. Trzeba ją czymś zastąpić. I coś tu mam. Mądrze. Okej, ja biorę drabinę, a ty podłóż podróbkę. Już, nikt nie zauważy różnicy. Och, wow. Patrzcie na te schodki. Zróbmy zdjęcia. Wszystko poszło zgodnie z planem i mamy idealną drabinę. Wow, skąd się wzięła ta lina? Pociągnę za nią. Wow, to puzzle piankowe. Jared, myślę, że powinniśmy wyłożyć nimi domek. No tak, wtedy będzie wygodniej. Zróbmy to. Nie wierzę, że właśnie spadły nam z nieba. To najłatwiejsze puzzle, jakie układałam. Mają piękne kolory. O, sporo różnych odcieni zieleni. Ostatni. Wow, super to wygląda. Mamy teraz miękką podłogę. Worek śmieci. Wiem, co z nim zrobię. Jared! Molly, co chcesz? Jestem zajęty. Hej, łap! Jesteś poważna? Co mi zrzuciłaś na głowę? Śmieci! Mógłbyś je za mnie wyrzucić? Och, no dobra, ostatni raz. Daj mi ten makaron, bananie! Jest mój! Gotowe! Wow, co tu się dzieje? Stop! Wow!
Wow, ale wysoko poleciał! Pokażę, jaki ze mnie ninja! Rach, ciach, ciach! Haha, fajnie! Ninja! Ale, no nic! Zobaczmy, czy to się na coś przyda! Chyba mam niezły pomysł! Ułożę je jeden obok drugiego i użyję gorącego kleju! Dam tu na końcach po kropelce i przykleję do nich trzeci kawałek. To samo zrobię na pozostałych. O, wygląda mięciutko. Zabieram to do domku. Tak, sprawdzi się idealnie jako wycieraczka. Teraz nikt nie naniesie mi piachu do pokoju. Będzie ładnie i czysto, tak jak sobie wymyśliłem. Hej, Jared, przyniosłam poduszki. Zielona jest dla ciebie. Położę ją sobie w kącie. Ach, odpocznę trochę. Zaraz, skąd się wzięła ta wata? Och, już wiem, z poduszki. Myślę, że mogę coś z tym zrobić. Wow, poduszka się nie obrazi, jak zabiorę jej trochę waty. Muszę ją tylko odpowiednio uformować. Już, teraz potrzebuję niebieskiej farby w sprayu. No to pryskamy. Trochę tu i trochę tutaj. Myślę, że już wystarczy. No dobra, zawieśmy to. Wygląda jak zachmurzone niebo. No i na taki sufit mogę patrzeć. Wow, Jared! Och, to jeszcze nie wszystko. Patrz na to, błyskawice za chmurami. Wow, niesamowite! Nie wierzę, że sam to zrobiłeś! Jestem trochę zazdrosna. Ej, samolot z papieru! Ciekawe, skąd się to wziął? Rozwinę go. O, to nie papier, tylko kawałek tkaniny! Zrobię z ciebie użytek. Okej, do tej części potrzebne będą nożyczki. Zaczynam. Złożę materiał i odetnę tę końcówkę. Super! Teraz ponacinam, ale niezbyt głęboko. Bo z drugiej strony chcę zrobić to samo. Teraz mogę go rozwinąć. To zdecydowanie za mało, więc muszę zrobić więcej. Okej, dobra. Myślę, że wystarczy. Wow, patrzcie, ile tego jest. Można przyczepiać. Przytwierdzę je do sufitu, żeby sobie zwisały. Zrobię to samo z każdym kawałkiem tkaniny. Tak, wiedziałem, że ten karnisz i zasłonka się przydadzą. Potrzebuję tylko jakichś haków, żeby to zawiesić. Gotowe! Pasuje idealnie! Czas coś przekąsić. Zasłonię tylko. Molly, powinnaś... Wow! Ale ekstra! Dzięki! Też mi się podoba! Jak kolorowo! O, chcesz żelkę? Och, jasne! Trochę zgłodniałam. Dzięki! Nasze domki zaczynają wyglądać coraz lepiej. Uff, żelki poprzyklejały mi się do zębów. Na szczęście zawsze mam przy sobie nić dentystyczną. Muszę pozbyć się tych misiaczków. Trochę z tej strony i jeszcze trochę z tamtej. Chyba już. Nie wierzę, są na nitce. Wykorzystam je. Okej, pora wnieść tu trochę moich rzeczy. Kij powieszę tuż nad tym neonowym znakiem. Cały sprzęt sportowy dam tu w róg. A gitarę umieszczę na ścianie. Już nie mogę się doczekać, aż to powieszę. Tak, zrobiłam zasłony z żelków. Wyglądają jak koraliki. Pora wypełnić tę przestrzeń. Ach, wszystko jest na swoim miejscu. Fajnie mi to wyszło. Mam tu swoje rzeczy, a dekoracje są śliczne. Kocham mój domek. Tym bardziej, że sama go zrobiłam. Nie wierzę. Pobiłem swój rekord. To miejsce chyba przynosi mi szczęście. Może dlatego, że przyniosłem tu wszystkie najfajniejsze rzeczy. To taki raj dla gracza. O, spójrz na to, Matthew. Znalazłam radio. Jest w bardzo dobrym stanie. Ciekawe, co się kryje tutaj. Drewniana dłoń, stare drzewko, jakieś świece. O, nie wierzę. A to co? Ło! To niesamowite. Chyba znalazłem deskę surfingową. Tina, zobacz. Co? O, ale super! Ja też chcę coś fajnego. Muszę dalej szukać. Na pewno coś znajdę. U, w pudełku nic nie ma. A może sprawdzę tutaj? Nie chcę starych pączków. Chwila. O, matko! To chyba jakaś rzecz do nadmuchania. Może materac? Albo basen? Momencik, wpadłam na pewien pomysł. Krok pierwszy. Użyję pompki do roweru, żeby to nadmuchać. Jeszcze troszeczkę. Uff, to ciężka praca. Okej, teraz krok drugi. Otwieram swój plecak. Chodźcie, słodycze, wrzucę was do basenu. O, tak, wszystkie. No dalej, śmiało, nie mamy całego dnia. Że co? Tina, skąd ty tam miałaś tyle słodyczy? Chwila. Tina, myślisz o tym samym, co ja? Proszę, załóż kask dla bezpieczeństwa. Zrobione!
Wow, Geronimo! Uff, wow, udało się! Wylądowałem w basenie ze słodyczami! Matt, teraz moja kolej, patrz na mnie! Wow! Hej, zrobiłaś to, Tina! Pewnie, że tak, a teraz to uczcijmy! Co my tu mamy? Wygląda jak jakaś torba. No dalej, wychodź. Co ty tam? Ała! Wow! Co to jest? Niezłe, co? Zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, co tam jest. Może to coś epickiego. O, czyżby mnóstwo śmieci? Hej, moment, to lizak. Wygląda pysznie. O, Matthew, on nie wyglądał dobrze. Cóż, ja wezmę sobie te pisaki. Wykorzystaj je dobrze. Ja mam jeszcze lampę. Najpierw muszę się pozbyć tego starego klosza. A teraz położę go do góry nogami i użyję gorącego kleju. Nie musi być go dużo. Kropelka wystarczy. A następnie słomki. Przyciąłem je do odpowiedniej długości, a teraz stworzę z nich klosz. Idealnie. Wystarczy już tylko dodać kolejne kolory. Co za piękny klosz. Naprawdę tak sądzę. W porządku. Nałóżmy go na lampę i zobaczmy efekt. Ło! Wyszło ekstra! Matthew, zobacz! Narysowałam twój portret! He, o, ha, ha! Bardzo śmieszne, a ja zrobiłam lampkę! O kurczę, sam to zrobiłeś? Jestem pod wrażeniem, ale myślę, że jeszcze można ją ulepszyć! Pokażę ci coś! Pomaluję trochę tę taśmę! Proszę, oto kolorowa taśma, która wykończy twój klosz! Spójrz na to! Pasuje idealnie i daje świetny efekt! Ło! Jesteś genialna, Tino! Ło! Popatrz, jak te malutkie ziarenka się przesypują! Uch, ale nudy! Zrobiło się strasznie nudno! A! Co to było? O, dłoń spadła mi na głowę! Hej, momencik! Już wiem, co powinniśmy zrobić! Co wymyśliłaś? Okej, mam tę plastikową folię, w którą się zawinę! A ja mam odkurzacz! Jesteś gotowa, Tino? Uwaga, nadchodzę! To działa! Odkurzacz wysysa powietrze! Uff! Au! Moje plecy! Głupia podłoga! Czemu musi być taka twarda? Mamy jeszcze więcej plastikowych worków. Wiem, co zrobię! Czekaj, Matthew! Gdzie idziesz? Nie zostawiaj mnie tak! Aaa! Matthew! Jestem uwięziona! Okej, tyle folii powinno wystarczyć, żeby zrealizować mój plan. Najpierw muszę nadmuchać ten balon. Tyle wystarczy. Teraz wrzucę go do worka z pozostałymi. W porządku. Następnie znów wykorzystam odkurzacz. Pozbędę się niepotrzebnego powietrza wokół nich. Haha, patrzcie, to niesamowite. Wygląda jak jeden wielki balon. Tina, pozwól, że ci pomogę. Dzięki. Hej, co tam zrobiłeś? O, pokażę ci. To moje zabezpieczenie przed twardą ziemią. Ach, ale wygodnie. Daj spróbować. Dobrze, czas na drzemkę. Potrzebuję kawałek koca. Ha? Tina, co to ma być? Nie zabieraj mi koca. Hej, to nie fair. Musisz się podzielić, Matthew. Nie bądź taki. Ha? O, to chyba hula hop czy coś takiego. Przestań. Chwila, koc? Plastikowy hula hop? O tak, to na pewno się sprawdzi. Dobra, wezmę kawałki koca i wykorzystam nożyczki. Okej, hula hop zostało pokryte kocykową tkaniną. A teraz wezmę firankę i przypnę ją agrafkami. Zrobię tak dookoła obręczy. Jeszcze tylko kilka poprawek tu i tam. Ta-dam! Co ty na to? Nawet nie wiem, co to jest. Ach, ale z ciebie głuptas. Okej, daj mi moment. Wbiegnę tylko po schodach. Przygotuj się na coś świetnego. Co? Ble! Jakaś firana. Dobra, przymocowane. Schodzę na dół. I jak? Już rozumiesz? Patrz! Widzisz? Mamy swoją własną oazę! Przypomina mi to siatkę na komary. Ale dobra, czaję. Nasza miejscówka zaczyna nabierać kształtów. A teraz wracam do drzemki pod kocykiem. Haha! Patrzcie na te skarby, które znalazłam w tym pudełku. Haha! Ale świetne rzeczy, szczególnie te okulary. Dobra, Matthew, przygotuj się na moją kolejną stylizację. Czekam. O kurczę, trochę zgłodniałem. Koniecznie muszę coś przekąsić. Muszę trochę przedmuchać tę słuchawkę. Ha? Oto jedzenie, które pan zamówił. Ło, nie wierzę, przecież nawet jeszcze nie zadzwoniłem. Proszę bardzo, ale musi pan jeszcze zapłacić. O, no tak, kasa, proszę mi dać momencik. Ty też odpłyniesz! To jest to! Nogi! O kurczę, ale wystraszyłam tego kolesia. Uciekł jak szalony. Zobaczę, co jest w tej torbie. O, napój! Chętnie się napiję.
Ach, uwielbiam kolę! O nie! Moje darmowe picie! Och, ale narobiłem bałaganu! Hej, teraz jestem tęczowym jednorożcem! Hej, co tu się stało? Matthew, czy ty rozlałeś napój na podłogę? Cóż, nie martw się, mam tu coś, co może pomóc. Znalazłam drewniane wieszaki i pistolet z klejem. Czas zabrać się do pracy z klejem. Do dzieła! Zrobię falowaną linię z kleju na wieszaku. Nie musi być idealna, to nie dekoracja. Jeszcze odrobina tu i tam, tyle wystarczy. A teraz przykleję do niego drugi wieszak. Usunę haki i gotowe! Oto nogi od stołu! Teraz potrzebny będzie tylko blat. To właśnie on. Ta-dam! Teraz mamy stolik na napoje i inne rzeczy. Jestem pod wrażeniem! Teraz muszę już tylko posprzątać rozlaną kolę. Haha! Matthew, czy ty oszalałeś? Jesteś taki śmieszny! Już prawie przeszłam ten poziom! Nie! Kurczę! Haha! Widzę, że coś jest nie tak! To taki żart, ale teraz czas spojrzeć przez lupę! Matthew? Co ty robisz? Zachowujesz się bardzo dziwnie. Zobaczmy. Widzę rękę i drzewko. O, kokardki Tiny. Spadaj, Matthew. Jestem zajęta. Co ty wyprawiasz? Czemu się tak głupio zachowujesz? Hej, czekaj, patrz na to. Niby na co? Jak się wygłupiasz? Wszystko jest takie kolorowe i błyszczące, ale super. Hej, czekaj. Dawaj to. Wezmę pudełko i położę je na boku. Potem przyłożę... Hej, fajnie tutaj. Myślisz o tym samym, co ja? O, tak! Zaczynajmy zabawę! Ten dywan nie jest zbyt wygodny. Brakuje krzeseł. Tak, masz rację. Uch, to irytujące! Chwila. Potrzymaj to. Ej, mogłaś mnie ostrzec. Sorki. Zaczekaj. Spoko, posiedzę sobie tu. O, trudne. Kaktus na 3 litery? Co jest grane? Miękka ta poduszka. Skąd się tu wzięła? Ha? Ach, pokażę ci. Wzięłam igłę i nitkę. I teraz mogę je ze sobą zszyć. Sprawdzi się to zwykły ściek biegowy. Można je też krzyżować. Zszyłam tak kilka poduszek. Nieźle, co? Wow! Zrobiłaś to z poduszek? Aha! Teraz będziemy mieli tu wygodnie. O wiele lepiej, co? Dzięki! Jak to się otwiera? Szkoda, że już koniec. Co teraz? Potrafię dotknąć nosa. Nie, bo ty. Nudzi mi się. Nadeszła pora jedzenia. Hej! Czas napełnić brzuszek! Wow! Ekstra! Moje ulubione! Dzięki! Uff! Nie ma za co! Mogę już jeść? Hej! Spójrz na swoje buty! Wszędzie nabrudzisz! Co? O, sorki! Wrócę na górę! O nie! Nie spadaj! Chyba tu utknąłem. A może to mi się do czegoś przyda? No tak! Najpierw zwincie linę, o tak. Niech się nie zgina. Musi leżeć płasko. Kontynuujcie aż do końca. Przyklejcie końcówkę gorącym klejem. Już! Sprytne, co? Teraz nie ubrudzę dywanu. Ciekawe. A teraz je ściągnij. Okej, okej. Zadowolona? Jej, wrócił mi apetyt. Umieram z głodu. To rozpuszcza się w ustach. Co się dzieje? Rzeczy Sary i Liama? Możesz wyjaśnić? Chwileczkę. To ci się spodoba, Liam. Tada! Z naszego pokoju. Czyli to nasze stare rzeczy? Nie! Bardziej chodzi mi o to. Gdzie ten przycisk? Fajne, nie? Co? Dzieci? O, drzemią sobie.
Boję się ciemności! Przysuń się! Hej, to wygląda nieźle! Chyba można by coś z tego zrobić. Macie jakąś pustą butelkę po coli? Zdejmijcie etykietę i włóżcie światełka. Nie zapomnijcie ich włączyć. A teraz najlepsze. Gdzie się podziały światła? Całkiem fajne, prawda? Jakbym trzymał prawdziwą chmurę! Jest piękna! To może być lampka nocna. Wow! Świetny pomysł! Postawmy ją tutaj. Wszędzie dobrze pasuje. Czuję się jak w niebie. Pamiętaj, że to też przekąska. Okej, co my tu jeszcze mamy? Dobrze, że jesteś, misiu. Gdzie mój miodek, Liam? Pobawmy się samochodami. Zium, zium, zium. Upsi, gdzie ona jest? O, zapomniałam o tym zdjęciu. To był wspaniały dzień. Pamiętasz, Liam? O tak! Położę je gdzieś tutaj. Najlepiej obok mnie. Jakoś dziwnie. To może gdzieś tutaj? Nie czuję tego. Tu? Tam? Już sama nie wiem. Ugh! Irytujące. Czemu to zrobiłaś? Nie można wyrzucać wspomnień. Znajdziemy na to lepsze miejsce. Chwileczkę. Już wiem, co zrobić. Zwykły kosz? Dajcie mi chwilę. Farba w sprayu zdziała cuda. Dodajcie watę i światełka. Nakryjcie kosz drewnianym blatem. Niech nastanie światłość. Zrobiło się magicznie, co? To powinno jej się spodobać. Ej, Sara! Co? To nowy stolik? Brakuje mu czegoś. Nasze zdjęcie! Och, jest idealny! Zasłużyłeś na nagrodę! Dzięki! Dobry z nas duet! Moje ulubione! Mogę? Czekaj! Muszę się przygotować! Okej, jestem gotowy! O! Zjem to w całości! Sara? No co tam? Patrz! Wow! Ups! Pójdę po to! Plama! Niedobrze! No dalej! Złaś! Nic nie działa! Wiem! Może użyjemy tego płótna? Mógłbym coś z tego zrobić. Albo po prostu zakryć plamę. Źle to wygląda. Niech pomyślę. Mam! Co ty robisz? O! Wow! Twoje imię! Tak! Teraz ty! Tada! Powieszę obok twojego. Super! Dobrze, że mamy tego więcej. Dzieciaki! Coś tu za cicho. Nie podoba mi się to. Czekaj! Tata idzie! No, pospiesz się! O! Moje słodkie aniołki! Kolorowych snów! Do zobaczenia niebawem! Jest! Musimy częściej schodzić pod łóżko. Hej! Mogę zacząć? Proszę! Coś czerwonego, czyli ostrego. O! To ramen z paczki. Muszę wlać sos. To on nadaje ostrość. I przyprawy też. Zapowiada się pysznie. I jeszcze gorąca woda. Idealnie. Chcę już to zjeść. W porządku. Pałeczki gotowe. Czas spróbować tego pikantnego specjału. I do buzi.
O nie! O nie! Ale ostre! Kurczę! Pikantne, ale super smaczne! Mniam! Wow! Okej, rób swoje! Tymczasem sprawdzę, co ja mam! Ekstra! Buteleczka ze słodkościami! Przepyszne! A może zanurzę lizaka w proszku? Niech będzie dobrze pokryty! O, ale słodycz! Ten proszek jest świetny! Wow, co to było? Co jest? Czy to dziecięce łóżeczko? Dobrze wiem, co ją rozweseli. Lizak, co ty na to mała? Okej, a co powiesz na skittlesy? Nie, to! Pikantny ramen? Na pewno? Jest naprawdę ostry. Okej, skoro nalegasz. Nie wierzę, że właśnie dałam Bobasowi ramen. O, wróciłaś. To dzięki tej zupie. Zgadza się. Dzięki. Wow, to wyzwanie było naprawdę dziwne. Otwórzmy je razem. To chyba ciasto bez dodatków. Wow, nagle pojawiło się koło fortuny. Ostre, słodkie lub kwaśne. I co teraz? Och, jest przycisk. Myślisz, że powinnyśmy go nacisnąć? Chyba tak. Spróbuję. Koło się kręci. Kwaśne? Ale jak to? O, cytryna. Wpadła mi prosto do ręki. Chyba powinnaś dodać ją do swojego ciasta. Okej, wycisnę sok. Teraz ty naciśnij przycisk. Też wylosowałaś kwaśny smak? Co jest? Gdzie moja cytryna? O, dostałaś pikle. Będziesz mieć ciasto ogórkowe. W porządku, kładę je na wierzchu. Naciśnij przycisk jeszcze raz. Pikantne. To nie wróży zbyt dobrze. Och, ostre papryczki. Dzięki. Czasami nie rozumiem tych wyzwań. Gotowe. Dodałam papryczki. Twoja kolej. Słodkie! Wylosowałam słodkie! Chwileczkę. Mam coś w buzi. I jeszcze jedno. Pojawiło się trzecie. Chyba muszę położyć je na ciasto. Oto deser z ogórkami i oczami. Teraz zróbmy to razem. Ło! Koło fortuny zniknęło. Dostałyśmy za to posypkę i pastę wasabi. Cóż, musimy je wykorzystać. Mam mnóstwo wątpliwości co do tych ciast. Lepiej dodam moją pastę. Okej, chyba nadszedł czas. Trzeba się wgryźć. Trochę się boję. Słodkie, a potem kwaśne. Całkiem niezłe. Może moje też będzie smaczne. Okej, no to jedziemy. Ostre, ostre. Muszę iść. Wow, ale ona szybko biega. Hej, obudź się. Wybacz, jestem śpiąca, ale już otwieram. Hej, dostałam ostre słodycze. A ja mam słodycze w postaci plasterków cytryny. Zjem ich całe mnóstwo. O, kwaśne! Ale też pyszne. Okej, cóż, otworzę swoje opakowanie. To urocza mała fasolka. Wow, o matko! Te małe fasolki są nieziemsko ostre. Ale to była jazda? Zjem od razu całą resztę. Chodźcie, fasolki, wskakujcie do buzi. Chwila, przecież mogę je wsypać.
Wow! Teraz czuję, że żyję. Gdzie ty idziesz? Wow! Piramidy są ogromne. Uff, wróciłam. Enaduerike fake. Nie wierzę. Chyba ja zaczynam. Piekielnie ostre chipsy. Wyglądają na pikantne. Cieszę się. Uwielbiam chipsy. Wow! Patrz na tę ognistą kulę. Auć! Ups! O nie, uważaj. Przepraszam, ale zobacz, co umiem. Okej, teraz otworzę swoje. Yeah! Super słodkie pianki! Cudownie, że są takie mięciutkie. Lizzie, a ty wciąż igrasz z ogniem? Hej, wpadłam na pewien pomysł. Wybacz, plakietko, chcę moje pianki. Lizzie, pożycz trochę ognia. O tak, to się nazywa grillowanie. Zaczynają się prażyć. I już, gotowe. Założę się, że będą pyszne. Tak, właśnie tego się spodziewałam. Super! Daj spróbować. Idealnie! Wygląda wyśmienicie. Ale pięknie się ciągnie. Wow, to było genialne. Hej, a może chcesz moje chipsy? To wyzwanie było najlepsze. Hej, teraz ja chcę zacząć. Nie wierzę. Serio? Najostrzejszy sos świata? Dasz radę. Wierzę w ciebie. A tymczasem włączę nagrywanie. Okej, zrobię to. Aaaa! Ale pali! Uch, całkiem niezła zabawa. Imponujące. Wiesz co? Mam pomysł. Ulepszymy to wyzwanie. Do dzieła. Udało się. Dostałam skrzydełka. Ostry sos będzie pyszny w połączeniu z kurczakiem. Poleję nim wszystkie kawałki. Pachnie wspaniale. I do buzi. To mi się podoba. Mam nadzieję, że też dostałam skrzydełka. Wow, kwaśna kola? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Cóż, chyba muszę spróbować. Fuu, ale kwaśna! Och, teraz mam szansę zrobić Lizzie psikusa. Ale będzie ubaw. Wow, prawdziwy kwas! Wypiję jeszcze trochę. Nagle jest ostre! Ło, biega jak szalona! Ten żart naprawdę mi się udał. Chętnie zacznę. Hej, dostałam zakręconego lizaka. Jest żółty, czyli powinien być kwaśny. A ja mam niebieski popcorn. No to do dzieła. Bardzo pyszny, wyśmienity. No to teraz ja. Miałam rację, strasznie kwaśny. Ale naprawdę mnie kręci. Ło, coś się dzieje. Niesamowite, to magiczna różdżka. Ups, nie zamierzałam tego zrobić. Teraz mój popcorn jest żółty. Wybacz, chyba też zrobił się kwaśny. Och, muszę go spróbować. Uff, jest bardzo kwaśny. Co cię podkusiło? Pozwól mi to naprawić. Co? Teraz jest czerwony. I tego też muszę spróbować. Ostre, ostry popcorn. Wybacz, wybacz, spróbuję jeszcze raz. Proszę, szklanka wody. O rany, całe szczęście. Uff, o wiele lepiej. To dobrze, chyba to odłożę.